Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj, jak widzicie, jestem z Kasią. Cześć! I witam się z wami trochę w nietypowym miejscu, dlatego że jesteśmy u Kasi w aucie i jedziemy do galerii, ponieważ będziemy nagrywać wyzwanie modowe. Ale nie takie zwykłe wyzwanie modowe, ponieważ będziemy się ubierały w kiku oraz pepko. Ja jestem mega ciekawa, bo jeszcze nie ubierałam się w całości ani w pepko, ani tym bardziej w kiku. Za bardzo nawet nie znam tego sklepu. Ja nawet nie wiem, czy kiedykolwiek byłam w kiku. Może raz albo ze dwa razy w życiu. I przede wszystkim te sklepy są znane z dekoracji do mieszkania. Mhm. Więc to też jest ciekawe. A kik... Właśnie kik jest też do domu bardziej, a nie ubrania w sumie? A wiesz, że nie wiem. Bo ja nawet... Coś mi świta, że ja chyba kiedyś byłam w kiku, to on był praktycznie cały w dekoracjach właśnie takich do domu. Nie pamiętam tam ubrań, może delikatnie, coś trochę jak pepko, ale nie wiem, mogę się mylić. Mhm. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach. W każdym razie wydaje mi się, że są to sklepy z dekoracjami do mieszkania. Na pewno pepko, na pewno to jest 100%. To tak. Zresztą okaże się, jak pójdziemy, co tam dokładnie będzie. Tak. I ogólnie challenge będzie polegał na tym, że będziemy obie robiły stylizację i później będziemy oceniać, która wyszła lepiej. I to będzie stylizacja pełna od góry do dołu. I oczywiście obie stylizacje będą miały swoje tematy przewodnie. Dobra, to lecimy. To lecimy. Pierwszy na salowniku jest pepko i już tutaj przez szyby widzimy duży asortyment ubrań. Co prawda z wierzchu są dziecięce, ale tam na pewno dalej znajdziemy coś dla siebie. Także wchodzimy i szukamy pierwszej stylizacji. Czyli rozdzielamy się. Rozdzielamy się, no. Stylizacja walentynkowa. Okej. Okay. Lecimy. Ta sukienka wygląda całkiem w porządku. Patrząc na to, że z tyłu mamy pasek i można ją związać w talii. Ale to chyba jeszcze nie jest to. Dobra, szukamy ubrań na walentynki. To albo coś czarnego, albo coś czerwonego. W ogóle zobaczcie, jakie ceny. Taka bluzeczka kosztuje 12 zł. Może golf, wiecie co? Tylko to są duże rozmiary, na pewno to nie będzie dobre na mnie. Zaraz zobaczymy. O, może taka kiecka? Jest rozmiar 36, może będzie dobra. Chciałam wziąć sukienkę, którą widzieliście przed chwilą, tą czarną, natomiast są same za duże na mnie rozmiary, czyli 42, 44, a ja noszę 36, więc to już będzie dosyć duża różnica. Jest rozmiar 36. A może zwykłe jasne spodnie w sumie? O, i do tego taka torebka. Za, uwaga, uwaga, 29,99. O, zobaczcie, tutaj jest bardzo ładny sweterek i kosztuje tylko 25 zł. Taki beżowy ze złotymi wstawkami. Jeśli chodzi o buty, to chyba nie ma zbyt dużego wyboru. Oprócz tego mamy w większości kapcie. 37, dobra, podwinę troszkę paluszki. Nie ma wyjścia. Może jakaś torebka do stylówki. Najlepsze jest, słuchajcie, to, że ja tutaj sobie krążę między tymi działami i ani razu nie widziałam Kasi, widziałam ją tylko na samym początku, a teraz w ogóle, nie wiem, zniknęła mi gdzieś. Także fajnie, że w sumie się w ogóle nie mijamy. O, tutaj taki dział walentynkowy, typowo, ale mam problem z tym strojem jednak. Żeby znaleźć całe, to jest to problem. O, znalazłam bluzkę w rozmiarze 36. Dobra, słuchajcie, chyba przeszłam cały sklep, nigdzie nie ma butów, więc biorę kapcie, ale znalazłam takie w miarę eleganckie kapcie ze złotą wstawką, czarne futerko, także może nie będą się aż tak super mocno gryzły. I w ogóle to nie jest mój rozmiar, bo to jest rozmiar 40, ale to są ostatnie. I kosztują w ogóle 17 zł, strasznie mało. Dobra. Ja mam chyba całą stylówkę. Wszystkie elementy stroju w sumie wybrane. Raczej już nie mam co sprawdzać. Przeszłam cały sklep, więc idę do przymierzalni i zobaczymy, co z tego wyszło. Dobra, ja już jestem gotowa. Kasia jest w przymierzalni obok. Czekam, aż skończy się przebierać i wpadam do niej. Dałaś czadą z butera. Skąd? A, ty te buty wzięłaś. Okej. Tak się prezentują nasze stylizacje. Szczerze, twoja mi się bardziej podoba. Jak widzicie, Kasia ma koszulę do tego spodniczka. Do tego, nie, to nie jest spódniczka. To nie jest takie proste. Koszula nocna w rozmiarze L, którą mam tutaj pozamieniano. A ty cwaniaro, ale czad. Koszula kosztuje 30 zł. Sukienka
25. 25. Torebka już sprawdzam. A ty w ogóle kopiaro. Torebka 30 zł. I powiem wam, że torebka jest chyba najlepszym elementem. Tak, jest bardzo ładna. I jest buty ładna. 17. Moje buty też kosztują 17. Jak widzicie, ja niestety nie znalazłam normalnych butów. Wzięłam klapki. Jeżeli chodzi o moją stylizację, to dorwałam taką czarną sukienkę. Ona jest w jakieś czerwone albo brązowe groszki, ale z daleka trochę wygląda jak w serduszka. Tak mi się skojarzyła. Tak, mi też odrała. To była pierwsza rzecz po wejściu do sklepu, na którą spojrzałam, natomiast jakoś jej nie wzięłam, a potem widziałam, dobrze, że ty tam krążysz, więc bo byśmy miały praktycznie identyczne stylizacje, dlatego że ja też mam tą torebkę. Ona jest naprawdę bardzo ładna, kosztuje 30 zł, a ta sukienka kosztuje 40 zł. No dobra, moim zdaniem Kasi stylizacja wygrała, oczywiście, jeżeli zwiążesz tą koszulę. No a wy w komentarzach też oceniajcie wszystkie nasze stylizacje i piszcie, która wygrała w której rundzie. Twoja sukienka jest lepsza, ale dół jest gorszy, bo jednak, come on. No. Nie porównujmy, a torebka jest taka sama, więc tutaj nie ma co oceniać. Tak, więc naszym zdaniem pierwszą rundę wygrała Kasia, a wy też dawajcie swoje zdanie w komentarzach. Lecimy dalej. No i teraz jesteśmy pod Kikiem, tutaj już widać dużo ubrań na samym wejściu. I kochana, jaka teraz stylizacja? Na ryby. Na ryby? Nie, nie. Na przykład... Ale mnie zaskoczyłaś, nie umiem zmyślić. Do szkoły? Dobra, szkoły. To stylizacja szkolna. Szkoda, że nie wygrały ryby. Już bym miała gotową stylizację. W ogóle jakie ceny? 15 zł? What? A tutaj proszę bardzo, od 4 zł. Serio? Kiedyś marzyłam o takich spodniach, uwielbiałam. A są za ile? Kosztują jedyne 12,99. Ja przyznaję, to jest dużo, dużo, dużo więcej ubrań, więc będzie, mam nadzieję, że łatwiej. Ej, dobra, nie wiedziałam, że tu jest tak dużo ubrań. Patrzcie na to, całe wielkie alejki. I tu w ogóle chyba jest idealny dział, bo to na przykład jest bardzo szkolne. Albo może na przykład jakaś koszula. O, jakie milutkie. Takie futrzane coś za 15 zł, zobaczcie. Kocyk do ubrania. Zacznę od dodatków, ponieważ ich jest zazwyczaj najmniej, więc poszukam torebki i butów. Okej, myślę, że to będzie wybór idealny do szkoły. 24,99. Jejku, nawet się nie spodziewałam, że tutaj są takie ceny, naprawdę. O, i rozmiar 38, więc od razu biorę. Mamy rzecz numer 1. Okej, nie spodziewałam się, że znajdę coś tego typu sukienkę, ogrodniczki. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle będzie mój rozmiar. Cena 50 zł. O kurde, patrzcie, chciałam iść po to, co na samym początku powiedziałam, że jest szkolne. Ja tutaj walkę prawdziwą mam. Stara, ja to chciałam wziąć właśnie. Absolutnie, nie byłoby na ciebie dobrze, bo najmniejszy rozmiar to jest 40. Idę sobie, pa! O, zobaczcie na to. I tutaj już nie będzie problemu z butami. Nie będę musiała nakładać kapci, ale do butów przyjdę na samym końcu, jak już znajdę jakąś stylówkę. Czas na torebkę, ale nie mam pojęcia, gdzie znajduje się dział z torebkami, z plecakami, więc tak chodzę i szukam. Zaraz zobaczymy, na pewno znajdę. Słuchajcie, chodzę w kółko po całym sklepie i szukam jakiejkolwiek torebki albo plecaka i nie ma totalnie nic. Serio. Niestety dalej nie znalazłam. Dobra, słuchajcie, znalazłam t-shirt tie-dye. Myślę, że to jest takie bardzo szkolne, bardzo modne, młodzieżowe i teraz szukam do tego jeszcze jakichś, oj, jeansów. Tutaj już rozrabiam. Okej, byłem naprzeciwko butów. Nie wiem, kogo mnie zauważyć. Nie powala mnie ten wybór chyba. Zgarnęłam takie buty. Też wyglądają bardzo szkolnie. Znalazłam też jeansy, to prawda chyba trochę na mnie za duże, ale mam nadzieję, że stylizacja będzie spoko mimo wszystko. Jeszcze idę się rozglądać za tą torebką. Tak teraz pomyślałam, że skoro sukienka najprawdopodobniej będzie na mnie za duża, to wezmę jeszcze pasek, żeby przewiązać w talii i zobaczymy przy mierzeniu, czy w końcu się na niego zdecyduję, czy nie. Ale do przymierzalni oczywiście wezmę. Okej, myślę, że mamy to. No i tak się prezentuje moja szkolna stylówka. Mam t-shirt w tie-dye, tak jak wam wcześniej pokazywałam. Związałam go sobie w talii, żeby było tak, wiecie, trochę bardziej młodzieżowo. Do tego klasyczne jeansy rurki, chociaż na dole są dosyć szerokie. I do tego takie buciki. Myślę, że też są właśnie takie młodzieżowe. I nie mogłam znaleźć żadnej torebki, więc słuchajcie.
wzięłam torbę zakupową, ale myślę, że też jest to torba, którą w sensie w takim kroju, który najczęściej właśnie wybiera się do szkoły. Ja sama jak chodziłam do szkoły, to takie szmaciane torebki służyły mi po prostu najlepiej. Teraz o, zapraszamy Kaszunię. Dziękuję serdecznie. Zobaczcie, tutaj nastąpiły małe komplikacje. Dlatego poszłam. A bo ty się teraz będziesz przybierać. Tak, jeszcze. Jeżeli, okay, czyli to jeszcze nie jest twoja kompletna stylizacja? Nie wszystko się zgadza oczywiście rozmiarowo. I mój plan był taki, żeby założyć pasek, żeby zebrać sukienkę w talii, natomiast ten pasek jest za duży, więc on tylko tak lata i psuje całość, zdejmę go. Ale powiem wam, ile on kosztuje. Ponieważ jego cena to 14,99. Hanna, mam golfik za 8,99, bardzo dobra cena. No. Do tego sukienka za 50 zł. Którą też chciałam wziąć, ale nie było mojego rozmiaru. No, ale jakby ona była w moim rozmiarze, to zobaczcie, jak ładnie by wyglądała. Ta sukienka jest naprawdę w porządku. Do tego butki, widzę, że też takie podobne w sumie. Podobne. Tak stwierdziłam, że nawet basie buty mogłyby mi bardziej pasować tutaj. I chciałam wziąć biały golf, ale 46 był chyba, więc też nie pasowałby na mnie. A ile kosztowały buty? 25 zł. Dobra. I dodatki? Jeśli chodzi o dodatki, to najpierw znalazłam taką torbę. To była moim zdaniem najlepsza opcja z wszystkich. I ona kosztuje 35 zł, ale w związku z tym, że nie wszystko by się zmieściło, to postanowiłam postawić na klasyk. Na klasyk szkolny, czyli worek. I on, słuchajcie, kosztuje 9 zł. O, dużo! Lol, moja torba, słuchajcie, kosztuje 4 zł, a jest to wygrałaś bardzo torbą. Pojemna, no właśnie. Ja sobie jeszcze tak opuściłam ramię, także, nie wiem, to mi się też trochę bardziej kojarzy z takimi czasami szkolnymi. Tak, tak. Coś w tym jest. Jeżeli chodzi o ceny tych rzeczy, to t-shirt kosztuje 15 zł, spodnie kosztują 15 zł, buty 25 i torba 4, także tak się prezentujemy obie obok siebie. Oczywiście oceniajcie, która stylizacja jest lepsza. No, tym razem jest remis. No i jesteśmy już po naszych wyzwaniach, po stworzeniu naszych stylizacji, więc piszcie, kto wygrał pierwszą stylówkę, drugą stylówkę i wtedy będziemy mogły przejrzeć te komentarze i zobaczyć tak ogólnie, całościowo, czego jest więcej i która w rzeczywistości wygrała, bo jakby wiecie, my tutaj mamy tylko dwie jojki mamy. Także was jest znacznie więcej i zachęcamy was, żebyście pomogli nam zdecydować, która z nas wygrała. I jeszcze dajcie znać, jakie na przykład inne sklepy mamy przetestować, czy na przykład Pepco kontra inny sklep. Wiecie. No właśnie. Znacie dużo na pewno takich sklepów, często gdzieś proponujecie nam takie filmy. A ubrania są naprawdę, czy w Lidlu, czy w Carrefourze, w Biedronce. A na przykład Carrefour kontra Pepco, czy Carrefour kontra Lidl. A to by było ciekawe. W Lidlu może być ciężko. No tak, ale jak nam będziecie kazać, to tak, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kolejne takie zestawienie i z jakimi chlebami. No to co, my się będziemy już z wami żegnały. Koniecznie wbijajcie na nasze Instagramy oraz na nasze TikToki, bo ostatnio zaczęłyśmy nagrywać TikToki wspólnie. Teraz w ogóle pokażę wam jeden najśmieszniejszy. Także jeżeli chcecie zobaczyć więcej, bo na pewno będzie więcej wspólnych TikToków i w sumie już kilka jest, też gdzieś tam się przewijają, no to obserwujcie nas. Padajcie, tak. No i żegnamy się z wami, do następnego filmu. Pa! Pa.